Zaczynamy opowieść o Transkaukazji. Zapraszamy Was do wspólnej podróży do świata, którego intensywność stała się inspiracją dla niecodziennych projektów artystycznych. Dwa ciepłe morza, góry wyższe niż Alpy, współczesne metropolie, dziesiątki grup narodowych, wspaniałe wino i piękne kobiety. To tylko część prawdy o Kaukazie. Dzięki wspólnej pracy artystów i animatorów z Armenii, Azerbejdżanu, Czeczenii, Gruzji i Polski będziecie mogli poznać coś więcej. Zapraszamy! Przez wiele lat Kaukaz był obecny w różnorodnej formie na kulturalnej mapie Warszawy. Aż w roku 2004 po raz pierwszy nastąpiła prawdziwa kaukaska eksplozja. W ciągu 3 dni w 2 przestrzeniach Warszawy odbyły się różnorodne wydarzenia. Wystawy, koncerty, warsztaty, przegląd filmowy, impreza zakaukaska, spektakl opowieści. Na 1. koncercie w klubie Stodoła wystąpiła legenda gruzińskiej rewolucji Róż, zespół Zumba. Towarzyszyła mu gruzińska szkoła walki. Zumby na scenie Stodoły zagrał też zespół Musaler, złożony z mieszkających w Warszawie muzyków ormiańskich. Koncert zakończyła zakaukaska impreza eksperymentalna. Druga część festiwalu odbyła się w Starej Prochowni.
Na dwa dni Transkaukazja opanowała praktycznie wszystkie przestrzenie budynku. W kazamatach odbyła się między innymi prezentacja multimedialnego projektu Virtual Carpet azerbejdżańskiego artysty Chingiza Babajewa. W podziemiach można było także obejrzeć wystawę fotografii Justyny Milinkiewicz, śląskiej artystki mieszkającej w Tbilisi. Przenieśmy się na parter. W sali wystawowej premierę miała wystawa kaligrafii abstrakcyjnej azerbejdżańskiego grafika i reżysera Tarlana Gorczu. Można też było spróbować dywanu z bakali Chingiza Babajewa. Do końca festiwalu praca została całkowicie zjedzona. Odbył się tu także warsztat kaligrafii Tarlana Gorczu. Kolejną wystawą była prezentacja starych kaukaskich pocztówek z szuflady Ośrodka Pogranicza Sztuk Kultur Narodów. When your dark city train is gone, what will you do to sit and have some rest? But on your day off, you meet your love. What will you do to sit and wait another day off? No, 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 it's just a waste of time. W sali ze sceną główną odbył się pierwszy przegląd filmów kaukaskich, warsztat tańców ormiańskich prowadzony przez Dajanę Kalemdarian, oraz warsztat muzyczny zumby i gruzińskiej szkoły walki. Na finał pierwszej edycji festiwalu grupa Studnia O przygotowała wieczór opowieści ormiańskich Hazaran Bulbul, a na sam koniec jeszcze raz zagrał zespół zumba. Transkaukazja 2005 odbyła się w przestrzeni rynku Nowego Miasta. W ciągu jednego dnia powstało miasteczko kaukaskie. W namiocie północno-kaukaskim gospodarzami byli czeczeńscy uchodźcy. W namiocie ormiańskim odbyły się m.in. gra Warszawa-Erewań, dziecięcy spektakl szkoły ormiańskiej, a obok warsztat tańców ormiańskich, tym razem plenerowy. Warsztat fajki wodnej, prezentacje teatru marionetek z Baku, to niektóre atrakcje namiotu azerbejdżańskiego. W namiocie gruzińskim odbywała się gruzińska uczta opowieści. Wspólne dzieło grupy Studnia O, restauracji Tbilisi i Gi Beżłaszwilego.